Ile jest katolika w katoliku? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło. Ksiądz Wojtek Iwanecki. Czy znacie tę scenę? Ile jest cukru w cukrze? Cukru w cukrze? Się odezwał profesor, pan profesor. Pan profesor. Jak w tej komedii. Poszukiwany, poszukiwana, tak? Tak. To starsza... Klasyczek Barei. Klasyczek Barei, tutaj nie wiem czy... No, starsz... Kim by nie znają. Kim by nie znają, to... Ale warto zobaczyć, można sobie wygooglować scenę, ile jest cukru w cukrze. Samą tak. Scenę z komedii z lat 70. Ile jest? Ile jest? No w Sacharozie jest 500% cukru. 500%! Tak powiedział pan profesor. Niesamowite. Słuchajcie, dzisiaj jest 8 grudnia i postanowiliśmy... Ale... Co? Ale nie odnosisz wrażenia czasami, że jak na przykład cukrujesz takim cukrem w jednej, to jest bardziej słodkie, a w innej to jest... No nie jest takie głupie, nie? Przerwałeś mi wątek, który pchał dalej ten odcinek, ale tak, gadajmy dalej o cukrze. O cukrze. No to... Co oczywiście tylko taka zajawka, bo chcemy dzisiaj się zastanowić z okazji święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny nad tym, w co katolicy wierzą, a w co nie wierzą, z czym mają największy problem. I jest dobry artykuł na Rzeczpospolitej redaktora Terlikowskiego, który linkujemy pod tym filmem, który to omawia i tak statystykę sobie wypisaliśmy. Badania zrobiła agencja TNS, albo TNS. Na zlecenie... Dla Gazety Wyborczej to są badania sprzed 10 lat, to też warto zauważyć. Sprzed 10 lat dla Gazety Wyborczej. Więc może być jeszcze gorzej. I na Rzeczpospolitej jest to podawane. Właśnie nie wiadomo, czy gorzej, czy nie, Gazeta Wyborcza to... Aha, nie, już gorzej nie będzie, jak, Wyborcze poda. Nie, mi chodziło o tym, że jak sprzed 10 lat, no tak. To, no, to może się okazać, że jest jeszcze gorzej. Jak tak, ale... Dobra. Lecimy. Co to za badanie? Deklarowani... Ankietowani odpowiadali, że 96% z nich to katolicy. Uważa się za katolików. Uważa się za katolików. Dzwonią do ciebie z agencji badawczej i mówią, ileż masz lat i ten i zadają ci pytanie, czy jesteś katolikiem? I mówisz tak. Nie wiem. Tak. A potem zadają ci następne pytanie. Czy wierzysz w Boga? I co? 81% tylko wierzy w Boga, więc katolicy są też niewierzący w Boga. Ale to jest nic jeszcze, bo to oczywiście lećmy dalej, bo to jest oczywiście też mocna statystyka, ale tylko 48% wśród ankietowanych wierzy w śmierć Jezusa Chrystusa. A 47% wierzy w Jego zmartwychwstanie. Tutaj bardzo blisko te prawdy. Nie? Łapiecie, nie? Słuchajcie, nie? Święty Paweł pisze, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby bzdurą, nie? I teraz 40 ile? 47% mówi, że nie. Ciekawe, że ten 1% jakby więcej wierzy w śmierć Chrystusa, czyli może, że tak, że był postacią historyczną, że umarł po prostu, tak? Nie wiem, no trudno mi tutaj... No, ten 1%, dlaczego jest taka różnica? Ja myślę, że tak, że to byli tacy ludzie bardziej kumaci, przepraszam, no inteligentni kumaci, nie? Tacy, którzy zadali sobie to pytanie i uznają Jezusa za postać historyczną, nie? Ale nie wierzą w zmartwychwstanie. No bo wiadomo, to, że umarł, to znaczy, że był człowiekiem, nie? Że był ale taki... wiesz, to są katolicy, którzy jednocześnie, albo nie wiem, no, mogą też nie wierzyć w Boga, nie? No. Ale wierzą, że Jezus umarł. No tak. Jako prawda pewna historyczna, tak? No tak, nie. Chodzi mi o to, że jest jakiś Bóg, no ale rozumiesz, nie? Jestem ochrzczony, bo mnie ochrzcili w tym kościele rodzice, nie? Nie pytali mnie o zdanie. Mm-hmm. Ja teraz kminię i dochodzę do wniosku, że tak, w Boga wierzę, ale nie wierzę w to, że Jego Syn mógł się stać człowiekiem, nie? Więc nie wierzę w zmartwychwstanie, ale wierzę w to, bo troszkę się znam, poczytałem troszkę Tacytów i innych, innych historyków starożytnych, archeologię znam i wiem też, że Jezus Chrystus, znaczy Jezus z Nazaretu był postacią historyczną, więc wiem, że go ukrzyżowano, nie? No, ukrzyżowano wtedy wielu, nie? Tak, no. tak. Ale zmartwychwstanie cyk, nie? Faktycznie. No to myślę, że to ten 1%. No, ale to jest jeszcze nic, bo to są takie prawdy, większość, ale już znaczna część tutaj w nie wierzy, ale idźmy dalej, bo są trudniejsze prawdy wiary dla nas katolików, jak się okazuje. Tak. Tylko 39% ankietowanych wierzy w sąd. W ogóle są blisko te ten sąd po śmierci. Tak, sąd po śmierci. I porówno 38% wierzy w niebo i właśnie w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast, bo ty zaproponowałeś ten temat odcinka i tutaj Terlikowski zwraca uwagę, no pytanie, czy te 38% ankietowanych wie, co to jest niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Dużo osób ma z tym problem. Miałem nawet kiedyś, nie tak dawno w sumie, na darze takie spotkanie i okazało się, że dla niektórych to była pewna nowość. Znaczy, przybliż tę nowość może, tę starą nowość. Aha, uświadomienie tego, tak, że niepokalane poczęcie wcale nie jest dogmatem o dziewictwie Maryi, tak? Tak, o to tak, chodzi. No tak, najczęściej chyba tak ludzie myślą. No bo jak myślimy niepokalane poczęcie, to wielu ludzi od razu myśli o tym, że no tak, no to chodzi o to, że po prostu Maryja bez udziału mężczyzny poczęła Jezusa. I teraz przypomina nam się Ewangelia według świętego Łukasza. Nie, nie, w familiadzie teraz. Wierzę w to, nie? Wierzę w to, bo to było jest czytane, nie? No bo tak, idziesz w Boże Narodzenie. A nie? To Pan napocznie i porodzi syna, o to chodzi. Nie o to, nie o to chodzi. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny oznacza, że Najświętsza Maryja Panna poczęła się bez grzechu pierworodnego. Czyli mamy Joachima i Annę, tak? Tak. Oni są rodzicami biologicznymi Maryi, ale w momencie, kiedy ona się poczyna, to w tym momencie nie dziedziczy grzechu pierworodnego. Mhm. W to wierzymy. Drugą Ewą, można powiedzieć. Oczywiście mogła też zgrzeszyć, wypowiedzieć to posłuszeństwo Bogu, ale jednak... Tak jak Ewa. Tak, Ewa, ale jednak Maryja tutaj jest takim przykładem pozytywnym, tak? Chcemy tak patrzeć na nią, że ona z tej łaski skorzystała. No w ogóle to jest taki znak, nie? Łaskę masz, możesz z niej skorzystać, nie musisz. No tak to w ogóle w życiu bywa, nie? Kościół tłumaczy to tym, że Pan Jezus jakby, no, umierając na krzyżu, jakby tą łaskę uprzednio dał Maryi, nie? Tak. Że dla Niego nie ma czasu i Pan Jezus umierając, gładząc grzech pierworodny, Jego skutki, nie? No, wysłużył to dla Maryi, nie? Dla swojej mamy, żeby ona się niepokalanie poczęła. No. Ale ja tu jeszcze zwrócę uwagę na tę drugą rzecz, że w te niebo wierzy 38%. Myślałem, że więcej osób będzie wierzyć w niebo, tak szczerze. Że jednak, wiesz, ta nagroda wieczna, życie wieczne, życie po śmierci, że to więcej osób ma jakby taką nadzieję na to. A tutaj no 38%... Niewiele, naprawdę niewiele. Choć jeszcze są prawdy wiary, w które mniej osób wierzy, to za chwileczkę, nie? Ja się dziwiłem. Nie było to dla Ciebie zaskakujące, czy nie? No było zaskakujące, choć no... Nie tak, jak zastanawiam się, nie? Jak można odpowiedzieć na pytanie, czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa, nie? No. I odpowiedzieć, że nie wierzę w niebo, nie? No tak, no, to jest ciekawa sprawa. No, ciekawa sprawa, nie? Bo tak musiało być, nie? Choć może nie, może to... Nie, no. Nie, no musiało być, bo musiało to, jest, być. To się statystycznie no, nie? Statystycznie. No, więcej osób powiedziało, że wierzy, więc... No. Idąc dalej w tę statystykę, no jeżeli mamy niebo, to teraz jest piekło. Aha. W piekło wierzy tylko 31% ankietowanych. Ja tego nie rozumiem, bo to są ludzie, którzy mnie nie znają po prostu, nie? To nie są nasi słuchacze, nie? Bo nikt z naszych słuchaczy by nie powiedział. Jak dawno nie było żartu z twojego nazwiska. Tak. Nie, w ostatnim odcinku było. W ostatnim odcinku próbowałeś, ale ja to uciszyłem jakoś, ale teraz ten. Tak. Więc w piekło wierzy mniej osób, ale jeszcze mniej o 1% wierzy w czyściec. No. Tylko 30% osób wierzy w czyściec. I to jest dla mnie ciekawe. Katolików, nie? To jest dla mnie ciekawe, że jednak myślałem, że mniej osób, nie? Że skoro w piekło nie wierzy 31, to w czyściec to będzie jak 20%, nie? Bo to jest trudna moim zdaniem taka prawda, nie? Trudna prawda. Choć z drugiej strony się nad tym zastanawiałem, próbowałem to rozkminić, że to jednak nie jest takie, nie? Bo to wiecie, nie? To jest to jest ten czyściec, to jest taka karma, nie? Myśmy o tym rozmawiali, nie? Że wiesz, że to wraca jednak, tak? Że mam sąsiada i mu się powodzi lepiej ode mnie, a wiem, że nie jest dobrym człowiekiem, nie? Ten sąsiad i on mu lepiej w ogóle ten, nie, się powodzi. Mm. I teraz, a wiem, że on nie jest dobrym człowiekiem, nie? I liczysz na czyściec. I liczę na to, że kurczę, nie będzie... Nie piekło, bo tak trochę... Nie, no piekło nie. Z przesady, ale że w czyściu dostanie ze swoje, tak? Tak, ta karma wróci do niego w czyściu. Nie wiem, czy to są takie motywacje, natomiast no, jest to dosyć przerażające, gdyby tak było. No. Niemniej, no tylko 30% wierzy w czyściec, a najmniej ankietowanych. I teraz pytanie, możecie sobie zapauzować. Jak myślicie, w co wierzy najmniej osób ankietowanych, najmniej procent? Co jeszcze z tych takich prawd dogmatycznych, prawd takich wiary które wierzymy? No. 3, 2, 1, ujawniamy. Najmniej osób wierzy w diabła. 28% tylko wierzy w diabła. Bardzo ciekawe. To jest, mi się kojarzy z tymi listami starego diabła do młodego, nie? Luisa, że nie, że on ma tam przekonać tą ludzkość o tym, że ten diabeł nie istnieje, nie? Że taka partyzantka z podziemia, taki cichociemny, taki szpieg ten diabeł tam jest.
I niesamowite, no udaje się. To jest, żeśmy wsadzili po prostu diabła w między bajki i katolicy też, i katolicy też w niego nie wierzą, w osobowe zło, nie? Rozumiemy. Wierzę w zmartwychwstanie, nie? Wierzę w sąd po śmierci. Nawet w piekło wierzę. No ale nie wierzę. Nawet w piekło nawet wierzę. W piekło tak. Więcej osób wierzy niż w diabła. No tutaj jest mała ta różnica, ale jest. Trzy punkty procentowe. No. To jest pytanie chyba teraz do Was, z czym Wy macie jakieś problemy czy wątpliwości? No bo wątpliwości to możemy mieć, to jest też naturalne, ludzkie, ale pytanie, czy coś z nimi robimy, czy staramy się pogłębić swoją wiedzę na temat wiary, temat katechizmu, wyznania wiary Pisma Świętego, no czy też po prostu tak sobie trwamy i konstruujemy, ja myślę, że to dzisiaj jest takie popularne, taki prywatny konstrukt polsko-katolickiej polsko-katolickiej wiary, nie? Że tam coś jednak tak, coś nie, to co mi pasuje, to do czego jestem przekonany, a resztę sobie wyrzucam, bo jest, nie wiem... Trudne. Trudne, stare, niezrozumiałe, dziwaczne, śmieszne, etc., nie? No, co jest też ciekawe, co zauważa pan Terlikowski w tym swoim artykule, podsumowaniu, jest ciekawe to, że na ten 2013 rok, kiedy badania były robione, też w badaniach statystycznych Kościoła wyszło, że około 40% Polaków regularnie praktykuje swoją wiarę. Nie? No wtedy dużo. Dlatego też się zastanawiałem nad tym na początku, czy nie jest gorzej dzisiaj po tych 10 latach z tym piekłem, czyśćcem i tak dalej. Pewnie tak. Dlatego, że jest bardzo taka zależność widoczna, że mniej więcej tak jakby się uśredniło, wiecie, tych wierzących w zmartwychwstanie i w piekło, no to mamy około 40% ludzi, którzy średnio przyjmują podstawowe prawdy naszej wiary, nie? Te dogmaty, wierzą w nie i okazuje się, że to się pokrywa z ilością osób regularnie praktykujących. Ja myślę, że no tak, to jest ciekawe. Ja myślę, że jako Kościół też powinniśmy takie badania zlecać. Ja bym apelował do, nie wiem, Konferencji Episkopatu Polski, żeby zlecać takie badania, że to jest dla nas bardzo ważny wskaźnik i też jakby pokazuje, co powinniśmy robić też na kazaniach, na katechezie, żeby nie tylko ewangelizować, zawsze ewangelizujemy, ale też katechizować, nie? Tłumaczyć prawdy wiary, że to jest z tym duży problem. No halo, nie? Księża, no my też. Każdy się jakoś tam stara, nie? Ale to jest naprawdę takie otrzeźwiające i myślę, że trzeba by nie cały czas mówić o tym samym, choć to trochę jest o tym samym, ale jednak pogłębiać zrozumienie wiary, bo tutaj ta statystyka, te badania są takie miażdżące. No i pytanie też o katechezę dorosłych, nie? To jest takie wyzwanie, myślę, dzisiaj nas, ludzi w Kościele, którzy są odpowiedzialni za katechizowanie, nie? Właśnie dorośli, bo to tak jest. No, tutaj to są ludzie pełnoletni, którzy odpowiadali na te pytania. Więc żeby w tym katoliku było naprawdę dużo katolika, to o to trzeba zadbać. 100%. Bo wszystkich tych katolików będzie mniej zapewne w Polsce, ale to niech jest mniej, ale niech oni będą jakościowi. Słodsi. No bo to jest, nie, myślę też takim zdaniu Kościoła, żeby... I patrz, jak katolicy... Katolik again. Jak katolicy będą słodsi, to wystarczy mniej katolika do posłodzenia szklanki herbaty albo kawy. O panie, to już jest głęboka metafora. Bo jeśli sól utraci swój smak, to jest w drugą stronę. Czymże ją posolić? Koni, napiszcie, tak jak Wojtek już proponował, co dla Was może być problemem, co może napisaliście, o czym pomyśleliście, kiedy pytaliśmy o to, z jakim dogmatem macie. Myślicie, że Polacy, katolicy mają największy problem. Jesteśmy ciekawi waszej opinii i tego też, czy właśnie spodziewaliście się takich właśnie danych. Czy zaskoczyły Was pozytywnie, czy może negatywnie? Zszokowały jakoś bardziej? A kończąc... Pomódlmy się, więc czas na patrona odcinka. A patronką dzisiejszego odcinka jest błogosławiona Małgorzata Bejs, chyba tak się to czyta.
mieszkała w Szwajcarii w XIX wieku, była katechetką świecką i właśnie zasłynęła swoją pracą, działalnością na rzecz ewangelizacji, katechizacji, edukacji właśnie chrześcijan w tamtych regionach. I ciekawostka, została uzdrowiona z raka, z nowotworu 8 grudnia, w dniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Także żeśmy ją tak dzisiaj sobie wzięli z takiego klucza. Z jednej strony jest świecką katechetką, która głosiła prawdę wiary, a z drugiej strony właśnie tego 8 dokonał się ten cud uzdrowienia. Ale co też jest niesamowite, dodam, że po tym uzdrowieniu otrzymała stygmaty. Tak. Pan Bóg zabrał jej to cierpienie takie, nie? Dał jej łaskę życia, ale oferował jej inne cierpienie, takie też mistyczne, duchowe. Więc chcemy za jej wstawiennictwem dzisiaj modlić się za wszystkich katolików, aby znali, kochali swoją wiarę i pogłębiali wiedzę na temat objawienia, które zostały im przekazane. Błogosławiona Małgorzato. Módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.